kolejny dzień, kolejna jazda na monocyklu przede mną. Znowu jedziemy w góry. Poprosiłem Markusa, żeby wybrał jakąś w miarę łatwą i krótką trasę, bo nie chcę się zabić, a te góry dookoła po prostu są olbrzymie, jak dla mnie. Cały Liechtenstein położony jest po środku gór. Góry są z każdej strony, a najwyższa z nich ma 2599 metrów. Zresztą spójrzcie sami, jestem teraz na balkonie, więc mogę wam pokazać te góry. Tylko musimy trochę przyciemnić. O! Spójrzcie, jak to wszystko tutaj wygląda dookoła. Wyjechaliśmy już autobusem na górę z Markusem i myślę, że stąd zrobi to większe wrażenie na was. Kurde, okej. Okay. Przecież ja się zabiję zaraz. Dobra, próbujemy. O, fuck. Dobra, jedziemy. Nie, no kurde. Dobra. Ej, ruszyć jest ciężko, bo trzeba wyczuć ten hamulec. Dobra, jadę. Nie, no jak już się fajnie chwyci ten hamulec z odpowiednią siłą, to da się jechać. Tylko jak się stoi na takim stromym, to ciężko po prostu wsiąść na monocykl. Fuck. Dobra, jadę. Git. The hardest thing is mount unicycle. And if I mount, I can drive. That's also the kids. The kids, they can't mount it in the mountain. We have to. They can do it in the. You will see it in the afternoon in the gym. They can do the free mount, no problem. But on the bigger wheel and in the woods. Yeah, on the bigger wheel is harder. Yeah. Markus powiedział mi, że to będzie teraz najtrudniejsza część, więc jestem lekko wystraszony. Słyszałem jakieś słowo skały. O, fuck, dobra. O, fuck. O nie, no rzeczywiście najtrudniejsza. It looks really hard. A on sobie jedzie jak po płaskim. Dobra, ej, boję się trochę ze względu na moją kostkę, ale muszę spróbować. O, shit! To nie jest takie łatwe. O, fuck! Prawie bym się zabił. Nie, dobra. Jednak sprowadzę. Jednak trzeba czasami podjąć odpowiedzialną decyzję. Markus pojechał do pracy, bo ma do załatwienia parę spraw, także mam 2 albo 3 godziny dla siebie i zobaczcie, w jakim miejscu mnie zostawił. Ogromna przestrzeń przeznaczona tylko i wyłącznie do jazdy na monocyklach, którą on sam zbudował, przygotował tutaj to wszystko. Spójrzcie, ile tutaj jest miejsca, ile tutaj jest różnych przeszkód, ile jest tutaj sprzętu i to wszystko jest do dyspozycji dla monocyklistów.
Ja bym bardzo chciał mieć takie coś po prostu w Polsce, w jakimkolwiek mieście w Polsce. A tutaj mamy do czynienia z państwem, które liczy niecałe 40 tysięcy mieszkańców i mają takie coś i da się. Także najbliższe godziny spędzę tutaj po prostu jeżdżąc. Oczywiście na spokojnie nie będę wariował, ale coś tam sobie pojeżdżę. A najlepsze jest tym to, że mogę sobie wybudować po prostu taki tor, jaki chcę, bo to wszystko można przesuwać. Także zaraz coś wymyślimy ciekawego. To coś to jest totalna abstrakcja. Już wam tłumaczę, na czym to polega. Po prostu trzeba na tym stać, na tych platformach i jechać. I w ten oto sposób dobiega końca moja przygoda w Liechtensteinie. Dzisiaj był dzień pełen jeżdżenia na monocyklu, naprawdę najbardziej aktywny dzień pod tym względem do tej pory. Także już nie mam siły po prostu wyjść i zwiedzać nic, tylko potrzebuję odpoczynku. Dlatego leżę w łóżku właśnie, jak do was mówię, bo nawet nie mam siły wstać, żeby to nagrać. Ale w ramach rekompensaty za to, że nie pokazuję wam tutaj miasta, to opowiem wam ciekawostkę. Liechtenstein jest krajem, który ma zaledwie 300 lat. Nazwa pochodzi od nazwiska rodu królewskiego pochodzącego z Austrii, który właśnie 300 lat temu wykupił tutaj te tereny, no i założył państwo. W dalszym ciągu ten ród rządzi Liechtensteinem. Tak jak wam pokazywałem ten zamek, gdzie mieszka książę Liechtensteinu, więc to jest wciąż ta sama rodzina i oni przekazują sobie władzę z pokolenia na pokolenie. No i tak to wygląda. Jeszcze szybki update tego, co z moją kostką. No więc wygląda ona tak. W dalszym ciągu jest opuchnięta. Ale jeśli chodzi o ból, to takie 2 na 10. Kendama próba pierwsza. Voilà. Co jeszcze można z tym zrobić? O nie. Ej, to jest trudne. O, fuck, prawie to miałem. O. I teraz... Ach! Trudne. Mini skatepark. Zaraz zrobimy jakiegoś trika może, co? Z deskorolka. To się nazywa chyba fingerboard, z tego co wiem. Oh yeah! Cześć. Zgrindujemy tu. Oh fuck! Nawet tym nie potrafię zrobić. To jest chyba kickflip. Coś tam. Markus podwiózł mnie do pobliskiej miejscowości, która już się znajduje na terenie Austrii i stąd będę łapał stopa do Innsbrucka, a później do Salzburga. Zła wiadomość jest taka, że dzisiaj ma cały dzień padać, mają być jakieś burze. Póki co jest w miarę spokojnie, ale prawdopodobnie dzisiaj jest mokne. Chociaż całą podróż miałem super pogodę, więc chociaż te ostatnie dni niech trochę popada, bo ażby było zbyt dobrze. Bardzo szybko udało złapać się stopa do Innsbrucka, dosłownie w 15 minut
i już jestem w mieście. Aktualnie idę na stację, która znajduje się po drugiej stronie. No w sumie muszę tam podjechać sobie autobusem, bo to jest trochę daleko. I stamtąd będę łapał do Salzburga. Troszeczkę popsuł mi się humor, bo wjeżdżając do Austrii zauważyłem, że dalej nie mam internetu i nie wiedziałem dlaczego, no bo przecież to jest Unia Europejska, już wszystko powinno normalnie działać. Dzwoniłem do obsługi klienta i po wielu rozmowach, bo oczywiście od razu nie dało się dowiedzieć, o co chodzi, mówili, że wszystko powinno działać. Po wielu rozmowach dowiedziałem się, że mam blokadę narzuconą, bo przekroczyłem limit, który wynosi ponad 200 zł, będąc w Szwajcarii, gdzie w ogóle nie używałem internetu i nie wiem, jak do tego mogło dojść, bo po pierwsze internet mi nawet nie działał, po drugie miałem go wyłączonego, nie używałem w Szwajcarii internetu ani przez chwilę, a poza tym w tym kraju byłem dosłownie parę godzin i się okazało, że mam do zapłacenia ponad 200 zł za pobyt w Szwajcarii w gratisie, jakby po prostu mandat to było za mało, co nie? Wprawdzie gdybym musiał płacić jeszcze ten mandat, to bym chyba zbankrutował, nie? Więc co? Jestem zły. I udało się dotrzeć do Salzburga. Miałem wprawdzie kilka przesiadek, ale kierowca ostatecznie podrzucił mnie pod samo mieszkanie. Tutaj poznałem tą grupę miłych ludzi. I okazało się, tak jak wam mówiłem wcześniej, że z Wiednia będę jechał prosto do Krakowa, bo nie mam to noclegu. Okazało się, że Felix, którego właśnie widzicie, zaoferował mi nocleg we Wiedniu, także jeszcze we Wiedniu będziemy jeździć prawdopodobnie na monocyklach i będę miał kolejny nocleg tam, więc jest super. No i się rozpadało, ale na szczęście udało mi się dotrzeć tutaj przed deszczem, więc znowu mam mega farta. Dzisiaj nie pojeździmy na monocyklu, w sumie spoko, bo będę miał czas, żeby sobie odpocząć przez kilka ostatnich dni, bardzo dużo jeździłem. Natomiast jutro znowu ma być ładna pogoda, znowu pojeżdżę, a w tej chwili odpoczywam w domku. Dzisiaj był taki dzień, w którym mniej się działo, więcej podróżowałem, przejechałem ponad 400 km i cieszę się, że udało mi się dotrzeć do miejsca docelowego. No ale już za dużo tutaj nie zrobiłem, no bo padał deszcz przez drugą część dnia, także tylko sobie posiedzieliśmy, porozmawialiśmy dłuższy czas, a teraz zbieram się do spania, żeby być gotowy na jutro na to, co mi przygotują, bo boję się, że te góry tutaj też są po prostu podobne do tych w Liechtensteinie. Austria też słynie z gór, więc może być ciekawie na tym Munich.